Dzień dobry Państwu. Dzisiejszym tematem są wybory prezydenckie w USA i ich możliwy wpływ na służby wywiadowcze tego kraju. Startujemy. Już we wtorek, 5 listopada w USA odbędą się wybory, w wyniku których stanie się jasne, kto przez następne 4 lata będzie prezydentem tego kraju. Jak wiemy, urzędujący prezydent Joe Biden nie kandyduje, 47. prezydentem USA będzie ktoś inny. O urząd prezydenta ubiegają się obecna wiceprezydentka Kamala Harris i były prezydent Donald Trump. Same wybory i ich wpływ na USA oraz stosunki międzynarodowe to ciekawe tematy, ale nie o tym mamy rozmawiać. Służby. Interesują nas służby. Czego więc możemy spodziewać się dla Intelligence Community, czyli dla wspólnoty wywiadowczej USA, po zwycięstwie Harris lub Trumpa? Na to pytanie spróbujemy odrobinę odpowiedzieć. Ale najpierw powiedzmy dwa słowa o samej amerykańskiej wspólnocie wywiadowczej, jak nazywa się cały organizm, cały system służb USA od początku lat 90. W Polsce mamy 5 służb wywiadowczych, nazywanych specjalnymi, albo 4, jeśli nie liczymy CBA. Liczba ta w porównaniu do innych państw europejskich jest dość duża, choć na przykład we francuskiej wspólnocie wywiadowczej mamy 6 podmiotów. 5 mają Węgrzy, Brytyjczycy mają 4, ale w innym układzie, bo mają oddzielną instytucję rozpoznania elektromagnetycznego. Niemcy zaś mają tylko 3, to znaczy 3 w sensie federalne, Nachrichtendienste des Bundes, bo kraje związkowe, znaczy się landy, których jest 16, mają własne organy ochrony konstytucji. Gdybyśmy to wszystko policzyli, to w celach nieco humorystycznych moglibyśmy powiedzieć, że Niemcy mają 19 służb wywiadowczych, czyli nawet więcej niż Amerykanie, ale jednak tak nie róbmy, bo to nie do końca prawda. Nawiasem mówiąc, na kanale na pewno pojawią się filmy dedykowane systemom wywiadowczym poszczególnych państw, na pewno nie wszystkim, ale tym ciekawym i tym nam bliskim systemom poświęcimy trochę miejsca. Do głównego wątku wracając, w USA mamy służb wywiadowczych sporo. Cała wspólnota wywiadowcza, czyli Intelligence Community, składa się z 18 podmiotów. Te 18 podmiotów ma różny status. Żeby to dobrze zrozumieć i zapamiętać, najlepiej to sobie podzielić. Przydadzą się takie liczby 2, 9, 7, czyli razem 18. Więc są dwie instytucje niezależne, niejako centralne. Pierwszą z nich wszyscy znają, to Centralna Agencja Wywiadowcza, czyli CIA. Drugą zaś jest Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego i do tej kwestii wrócę w dalszej części tego materiału. Więc jest też 9 podmiotów działających pod Departamentem Obrony, Department of Defense. W USA jest 6 rodzajów sił zbrojnych. US Army, czyli wojska lądowe, marynarka wojenna, siły powietrzne, korpus piechoty morskiej, czyli Marines, siły kosmiczne i straż przybrzeżna. Ta ostatnia, która też ma swoją służbę wywiadowczą, nie podlega pod Departament Obrony, tylko pod Homeland Security, czyli resort bezpieczeństwa krajowego. Straż Przybrzeżna może zostać przeniesiona w części lub w całości pod resort obrony w czasie wojny. Tak więc tu liczymy 5 rodzajów sił zbrojnych. I każdy z nich ma swoją instytucję wywiadowczą, czyli 5. Do tego są jeszcze 4 inne instytucje pod Departamentem Obrony, na czele ze znaną z rozmaitych kontrowersji instytucją SIGINT-ową, Agencją Bezpieczeństwa Narodowego, czyli NSA. Czyli 5 plus 4 razem 9. I jest jeszcze 7 innych podmiotów pod innymi niż Departament Obrony departamentami, czyli w Polsce powiedzielibyśmy ministerstwami. Jedna pod resortem energii, jedna pod resortem spraw zagranicznych, czyli Departamentem Stanu, jedna pod resortem Skarbu i 2 pod resortem bezpieczeństwa krajowego, a także 2 pod DOJ, czyli Department of Justice, czyli pod resortem sprawiedliwości. I jedną z tych ostatnich wszyscy znają, jest to Federalne Biuro Śledcze, czyli FBI, a drugą instytucją, którą rozreklamowały w ostatnich latach 2 popularne seriale, jest DEA, Drug Enforcement Administration, ale nie jako całość, bo jest to generalnie służba policyjna, tylko jeden z pionów tej instytucji podległy zastępcy dyrektora DEA do spraw wywiadu. Charakterystyczną cechą amerykańskiego systemu jest jego branżowość. Poza tymi molochami takimi jak CIA i FBI, przy poszczególnych elementach administracji publicznej mamy umocowane mniejsze instytucje wywiadowcze, które mają obsługiwać ten swój segment. Czyli przykładowo mamy CIA, którą klasyfikujemy jako cywilną służbę wywiadu zagranicznego, ale mamy też Bureau of Intelligence and Research, czyli Biuro Wywiadu i Badań, które jest umocowane przy Departamencie Stanu, czyli w naszej nomenklaturze przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Więc powiedzieć, że jest to duża konstrukcja, to nic nie powiedzieć. W innym materiale omawiałem budżety polskich służb wywiadowczych i mówiłem, że na 2020 2025 rok planujemy przeznaczyć na wszystkie 5 naszych służb 2 850 000 000 złotych. Materiał ten można zobaczyć tutaj. Zachęcam, jest krótki i treściwy. Zaokrąglę i powiem, że to będą 3 miliardy złotych. Co do USA, to jeszcze nie wiemy, ile dokładnie środków znajdzie się w budżecie Wspólnoty Wywiadowczej USA na 2025 rok, ale bazując na obecnie dostępnych informacjach, będzie to ponad 400 miliardów złotych. Z jednej strony 3, z drugiej strony 400. Innymi słowy, Amerykanie wydadzą na swoje służby specjalne prawie połowę tego, ile my wydamy jako państwo na wszystko. Połowa wszystkich wydatków budżetu państwa pod tytułem Polska, tyle mniej więcej wydadzą amerykańskie służby wywiadowcze. Skala jest po prostu ogromna. Przykładowo sama Defense Intelligence Agency to ponad 16 000 zatrudnionych osób. NSA podobno jest największym pracodawcą zatrudniającym matematyków w USA. NSA zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Podobną liczbą osób, około 40 000, zatrudnia FBI. Wszystkie nasze służby specjalne razem z CBA od lat oscylują wokół 10 000, jeśli chodzi o zatrudnienie. Dlatego zawsze podkreślam, że kiedy rozmawiamy o służbach wywiadowczych, to trzeba to dzielić na światy, czy też na ligi mocarstw globalnych, mocarstw regionalnych i całą resztę. Czynienie z takiej CIA punktu wyjścia czy punktu odniesienia dla dyskusji o wywiadach zagranicznych zwykłych państw byłoby ryzykowne i mogło zniekształcać perspektywę. Wielkością, potencjałem, nawet wpływowe, prestiżowe Mossad, MI6 czy BND odstają, a tym bardziej estońska VLA, polska agencja wywiadu czy czeska BIS. I teraz wracam do tego, do czego zapowiedziałem, że wrócę, do Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego, czyli Office of the Director of National Intelligence i samego Dyrektora Wywiadu Narodowego, czyli Director of National Intelligence. Cóż to jest za funkcja? Zanim powstało stanowisko DNI, na czele wspólnoty wywiadowczej USA stał Director of Central Intelligence. Był nim dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej, czyli szef CIA występował niejako w podwójnej roli, kierując swoją instytucją i będąc prawą ręką prezydenta do spraw wywiadowczych. Teraz mamy funkcję dyrektora wywiadu narodowego, czyli DNI, czyli od prawie 2 dekad to są dwie funkcje. Dyrektor CIA to dyrektor CIA, a dyrektor wywiadu narodowego to dyrektor wywiadu narodowego. Będę posługiwał się akronimem DNI. Aparatem pomocniczym dyrektora wywiadu narodowego, czyli DNI, jest jego office, czyli ODNI. I nazwa jest dość niepozorna, od jakiejś sobie biuro, ale to nie jest jakieś sobie biuro, tylko ogromna instytucja, która zatrudnia zapewne około 2000 osób, która tworzy pewną czapkę umożliwiającą dyrektorowi wywiadu narodowego sprawowanie bieżącego nadzoru, kontroli i koordynacji w zakresie działania aparatu wywiadowczego USA. I ma też zapewniać integrację informacji wywiadu, a całość ma działać w trybie all source, czyli wywiadu pełnoźródłowego. Powstanie tej instytucji za czasów prezydenta George'a Busha juniora, a umocowanej w ustawie IRTPA, było konsekwencją mankamentów wspólnoty wywiadowczej stwierdzonych po zamachach terrorystycznych 11 września 2001 roku. Uznano wówczas w USA, że zawiodła koordynacja i współdziałanie służb i postanowiono coś z tym zrobić. Nowa struktura z pozycją ODNI i DNI zaczęła działać wiosną 2005 roku. Na marginesie dodam, że z tą porażką służb, jak wszyscy powszechnie opisują 11 września, to nie jest tak do końca takie proste, bo tam swój poważny udział, a może udział większościowy mieli również politycy. Może kiedyś o tym sobie opowiemy, ale to innym razem. Przy okazji dodam też, że DNI odpowiada za tę niewojskową część budżetu wspólnoty, czyli większość budżetu wspólnoty wywiadowczej, ale nie wszystko. Tutaj nie wchodzę w szczegóły. Więc dyrektor wywiadu narodowego, DNI, stoi na czele wspólnoty wywiadowczej Stanów Zjednoczonych i ma zapewniać wdrażanie narodowego programu wywiadowczego, a także działać jako główny doradca prezydenta USA, jako jego principal advisor, jak to się nazywa. Przez niego, przez prezydenta jest zresztą powoływany za zgodą Senatu. Podkreślmy, DNI to nie jest szef wszystkich szefów. DNI nie zarządza bezpośrednio służbami wywiadowczymi, ale koordynuje ich pracę, ma wpływ na ich budżety i priorytety. Informuje też prezydenta i kongres o tym, co się dzieje, o sprawach, o zagrożeniach. Jednym z najbardziej znanych efektów tych wysiłków integracyjnych ODNI jest instytucja instytucja The President's Daily Brief, PDB, czyli produkt będący ekstraktem, syntezą informacji zebranych przez całą wspólnotę, który otrzymują, jak wskazuje sama nazwa, codziennie najważniejsze czynniki decyzyjne. Tego rodzaju dokumenty zaczęły powstawać już po II wojnie światowej. Początkowo odpowiadała za nie CIA, z czasem zaczęła współpracować w tym zakresie z innymi podmiotami wspólnoty. Od powstania DNI i ODNI jest to ich obowiązek, a konkretnie jest to obowiązek zastępcy DNI do spraw Mission Integration. Tutaj w kilku słowach mówi o tym obecna dyrektor Avril Haines. Perhaps the most obvious manifestation of our role is contained in the production of the President's Daily Brief, or PDB as it is often called, the consolidated intelligence community product that provides to our president, senior policymakers and military leaders with timely, insightful and relevant intelligence to inform their work. W książce Playing to the Edge, która ukazała się w Polsce, niestety w niezbyt dobrym tłumaczeniu, pod tytułem Na krawędzi, Michael Hayden, były dyrektor NSA i CIA, który był zastępcą pierwszego DNI, wspominał sceptycyzm, który względem tego pomysłu było wówczas w jego ocenie widać w całej wspólnocie wywiadowczej. W sensie, po co tam znowu jakaś biurokracja i tak dalej, po co znowu jakieś twory. Hayden pisze m.in. tak. Tylko nieliczni ówcześni przedstawiciele wspólnoty wywiadów... Zaraz, chwilkę. Kto to tłumaczył? Adam Tus. Wspólnoty wywiadowczej powinno być. Powiadam, tłumaczenie nie jest wybitne, rekomenduję jak zwykle czytać oryginał. Tylko nieliczni ówcześni przedstawiciele wspólnoty wywiadów uważali, że restrukturyzacja to dobry pomysł. Ja na pewno nie, pisze Hayden. Tempo operacji było niesamowicie szybkie, a wszyscy wiedzieliśmy, że takie przedsięwzięcie okaże się trwonieniem czasu i energii. W gronie owych nielicznych entuzjastów Haydena nie było. Potem jednak przekonał się do pomysłu i w konkluzji tego rozdziału stwierdzał: ta struktura może działać. Zależy to bowiem raczej od ludzi i relacji pomiędzy nimi niż od formalnych struktur i ustaw. Tak więc Hayden pisze, że w sumie wszystko zależy od tego, kto jest prezydentem, kto jest DNI i kto jest dyrektorem CIA. Bo jak stwierdza też w innym miejscu, dobrzy ludzie przezwyciężą trudności wynikłe z niedoskonałych struktur. To zwykle nie jest recepta na sukces zalecana w traktatach o sztuce zarządzania, ale w rzeczywistym świecie złożonych i ważnych przedsięwzięć czasami bywa najlepsze, co możemy zrobić. No cóż, generalnie brzmi to trochę jak Polska, czyli wszyscy narzekamy w sumie na podobne rzeczy, no ale no oczywiście niektórzy mają więcej powodów do narzekania niż inni. My w podcaście Dialog Operacyjny nie rekomendujemy bazowania na tym, że skłonni do współpracy politycy czy urzędnicy się dogadają. Stawiamy jednak na silnie zinstytucjonalizowane struktury. No dobrze, więc jak to wyglądało w ostatnich latach? Jak wspominałem, my narzekamy na słabość naszego systemu czy quasi-systemu. Amerykanie też narzekają. Polecam Państwa uwadze książkę, która o tych relacjach opowiada, czyli For the President's Eyes Only, autorstwa Christophera Andrew. Wiemy, że różni prezydenci podchodzili rozmaicie do różnych szefów służb. Jeden ze znanych sucharów amerykańskiej Intelligence Community odnosi się do autentycznego wydarzenia z jesieni 1994 roku. Pewien człowiek z problemami pod wpływem alkoholu ukradł mały samolot i leciał nim w stronę Białego Domu. I nieopodal niego uderzył w ziemię i zginął na miejscu. I zgodnie z owym sucharem był to ówczesny dyrektor CIA James Woolsey, który w ten niestandardowy sposób próbował wprosić się na audiencję u prezydenta Billa Clintona, której innymi drogami nie był w stanie wyprosić. Tak więc różnie to bywało i Trump nie był jedyny, no ale jednak był szczególnym przypadkiem dysfunkcyjnej relacji. Zaczął mocno od obwiniania i krytykowania służb, a potem było już coraz gorzej. W styczniu 2017 roku, zaraz po objęciu urzędu, Trump odwiedził kwaterę główną CIA w Langley w stanie Virginia i przemawiając przed słynną ścianą, na której upamiętnieni są wszyscy funkcjonariusze CIA, którzy zginęli pełniąc służbę dla USA, w ramach swojego typowego dla niego strumienia świadomości powiedział zdumionym zebranym tam ludziom CIA: prawdopodobnie prawie wszyscy w tym pomieszczeniu głosowali na mnie. a potem zaczął się zastanawiać, czemu w siedzibie CIA jest tyle kolumn. Bardzo plastycznie opisuje to w świetnym artykule Robert Draper. Polecam Państwu lekturę i werbalizowanie sobie przywoływanych tam słów, używając intonacji typowej dla Trumpa. Choć Trump bywał krytykowany za nierozumienie służb i marginalizowanie służb, a także za to, że obrażał się na rzeczywistość, to trzeba zaznaczyć, że przynajmniej deklaratywnie doceniał znaczenie DNI, ale nie od początku. Zaczęło się bowiem od deklaracji, które zdradzały przypadkowość w obozie Trumpa. Nie było planu reformy, była krytyka. Więc po zwycięskich wyborach 2016 roku ekipa Trumpa odnosiła się do dwóch dużych kwestii. Po pierwsze likwidacji ODNI, bo to jakaś tam horyzontalna struktura, konstrukcja z jakimś koordynatorem na czele, nie bardzo było to czytelne. Po drugie, ostatni dyrektor CIA z czasów Baracka Obamy, John Brennan, przeprowadził ciekawą, ambitną reformę Centralnej Agencji Wywiadowczej, przez niektórych nazywaną nawet najambitniejszą w historii. Między innymi chodziło o przezwyciężenie pewnej bariery pomiędzy pionem analitycznym a operacyjnym. Brennan umieścił analityków i pracujących operacyjnie razem w komórkach merytorycznych nazwanych Mission Centers. Mission Centers zostały podzielone pod względem merytoryczno-geograficznych kierunków zainteresowań. Zmiana ta wywołała rozmaite reakcje, także zadowolenie w samej CIA. Zawsze duże instytucje, zwłaszcza hermetyczne, nie są zachwycone wielkimi zmianami. Oficerowie, którym ta zmiana się nie podobała, zwłaszcza ci, którzy uważali, że jest to nieczytelna reforma i że ona osłabia wpływowy dyrektorat operacji, mogli liczyć na to, że Trump po zwycięstwie tę zmianę odkręci. Okazało się to oczywiście bardziej skomplikowane. Ani reformy CIA nie odkręcono, ani DNI nie zlikwidowano. To właśnie za prezydentury Trumpa DNI został członkiem gabinetu, czyli został awansowany do tej topowej grupy najwyższych urzędników. Biden uznał, że to dobry pomysł i to kontynuował. Jeśli zaś chodzi o reformę CIA, to za Trumpa Mission Centers zostały, a za Bidena powstała nawet kolejna tego typu komórka, czyli takie Mission Center dedykowane Chinom, czyli China Mission Center, które koncentruje się wyłącznie na problematyce państwa środka. Biden miał wątpliwości, czy kontynuować inny pomysł Trumpa, czyli włączenie do gabinetu także dyrektora CIA. Najpierw tego nie zrobił, a następnie zmienił zdanie. Czyli dzisiaj w 20-kilkuosobowym gabinecie Bidena zasiadają zarówno DNI Avril Haines, jak i dyrektor CIA William Burns. Pytanie brzmi, czego można spodziewać się po Harris, jeśli chodzi o wywiadowcze służby, czego można spodziewać się po Trumpie? W tym materiale skupię się na najważniejszych stanowiskach, najważniejszych kwestiach. Zacznijmy od DNI. Pomijając osoby, które w okresie przejściowym kilku czy kilkunastu dni pełniły obowiązki, to w ostatnich latach z funkcją DNI było tak. George Bush Jr. miał dwóch DNI, byłego dyplomatę i byłego dyrektora NSA. Barack Obama przez 8 lat też miał ich dwóch, przy czym jeden pełnił tę funkcję przez zdecydowaną większość czasu. Był to James Clapper, były dyrektor Narodowej Agencji Wywiadu Geoprzestrzennego. Przez 4 lata Donalda Trumpa funkcję DNI pełniły 2 osoby, a najdłużej sprawował ją Dan Coates. Taki były, prawdziwy republikański senator, były ambasador, taki typowy zasłużony członek aparatu partii republikańskiej. Od 2021 roku funkcję DNI pełni wspomniana Avril Haines, w przeszłości m.in. zastępczyni dyrektora CIA za czasów Baracka Obamy. I zanim przejdziemy do obu kandydatur, tu ważna uwaga. Od wielu lat w USA obowiązuje zasada, że liczba stanowisk, o których obsadzie decyduje samodzielnie prezydent, jest ściśle ograniczona. Według datowanej na ten rok edycji tzw. śliwkowej książki, tych najważniejszych, najwyższych stanowisk tego rodzaju jest ponad 500. Nie jest to więc z pewnością spoil system, czyli system łupów w takim kształcie, jaki zaczęto ograniczać w USA pod koniec XIX wieku. Trochę jednak tych stanowisk jest. I tu pojawia się pytanie, czy ta kwestia też odnosi się do służb wywiadowczych, do wspólnoty? Generalnie nie. Przykładowo FBI istnieje od prawie 100 lat i w tym czasie kierowała instytucją zaledwie garstka osób, a te, które to robiły, piastowały swój urząd przez 4, 5, 7, 9 czy 12 lat. Już nie wspominając o ojcu założycielu FBI, J. Edgarze Hooverze, który kierował tą instytucją dłużej niż ja żyję, a nie jestem już tak bardzo młody. W tym czasie, kiedy Hoover stał na czele FBI, było 6 prezydentów, przeżył ich wszystkich. Od prawie półwiecza dyrektor FBI jest mianowany na kadencję nieprzekraczającą 10 lat, co jest konsekwencją zwłaszcza doświadczeń z Hooverem, ale nie tylko. Uznano po prostu, że 10 lat to jednak dość dużo i tyle wystarczy. Dyrektor FBI jest mianowany przez prezydenta, jest oczywiście także zatwierdzany przez Senat i występuje niejako w potrójnej podległości, zresztą nie on jedyny. Jest pod prokuratorem generalnym, który stoi na czele Departamentu Sprawiedliwości, pośrednio pod prezydentem oczywiście i w ograniczonym zakresie pod DNI. I tak to generalnie wygląda w wielu przypadkach, za wyjątkiem oczywiście CIA, które jest tylko w podwójnej podległości, bo jest pod prezydentem, no bo skoro dyrektor jest członkiem gabinetu, no to wiadomo, no chyba, że już nie będzie. Ale nawet jeśli nie będzie, to te relacje prezydenta z dyrektorem CIA są bardzo istotne, a zatem pod prezydentem, no jak również oczywiście pod DNI. I w prawie ta podległość DNI jest nazywana supervision. Inaczej oczywiście wygląda to odnośnie do samego DNI i ODNI, które jest w pojedynczej podległości, czyli tylko pod prezydentem. DNI i ODNI nie podlegają niczemu poza prezydentem. Tak czy inaczej obecny dyrektor FBI Chris Wray został wprawdzie powołany przez Trumpa, ale Biden zostawił go na stanowisku. By the way, osoba, którą Wray zastąpił, to James Comey, a odbyło się to w atmosferze wielkiej afery dotyczącej jednego z wielu, nazwijmy to delikatnie, problemów Trumpa z prawem. Nie było to takie zwykłe odejście. I dodajmy przy okazji, że to przerwanie kadencji jest oczywiście możliwe. Podobnie jest z NSA. Tutaj mamy rekomendację sekretarza obrony, powołanie przez prezydenta i zatwierdzenie przez Senat. I mamy ciągłość niezależnie od wyborów prezydenckich. Nieco inaczej jest z powstałą w latach 70. DEA, podległą resortowi sprawiedliwości. Czyli mamy agencję do spraw walki z narkotykami albo urząd do spraw walki z narkotykami, jak wolimy, na czele którego stoi administrator, tak to się nazywa, i tenże administrator jest powoływany przez prezydenta po zatwierdzeniu przez Senat. I w przypadku DEA jednak sytuacja wygląda tak, że prezydenci wolą mieć swoich administratorów. Były oczywiście wyjątki. Wieloletnie rządy Michelle Leonhardt, która stała na czele instytucji podczas rządów Busha juniora i Baracka Obamy. I też odeszła nie w związku z wyborami, tylko w związku z pewnymi problemami wewnętrznymi w instytucji. Natomiast generalna praktyka jest taka, że powołują raczej swoich ludzi. Swoją drogą odwołanie Michelle Leonhardt w maju 2015 roku zapoczątkowało taki bardzo burzliwy okres, jeśli chodzi o DEA. Mieliśmy kolejnych administratorów, którzy pełnili obowiązki, ponieważ nie byli zaakceptowani przez Senat. Było ich kilka i dopiero ten okres tymczasowy z Acting Administrators został przerwany w 2021 roku, kiedy Joe Biden powołał Ann Milgram. Inaczej jest z DNI i CIA, o czym za chwilę. Jeśli chodzi o Harris i o to, czego możemy się po niej spodziewać, to warto podkreślić, że ponad 700 urzędników administracji z zakresu bezpieczeństwa amerykańskiego wyraziło jakiś czas temu poparcie kandydatury Harris. Wśród nich jest na przykład John Deutsch, raczej w Polsce niezbyt znany były dyrektor CIA z czasów Billa Clintona, a to dlatego niezbyt znany, że przyszło mu urzędować pomiędzy bardzo znanymi postaciami, bo kierował CIA i w ogóle stał na czele wspólnoty wywiadowczej po Jamesie Woolseyu, a przed George'em Tennetem. Ale bardziej hardkorową rekomendacją jest poparcie wyrażone przez Williama Webstera, który stał na czele CIA i FBI za prezydentury Ronalda Reagana i George'a Busha seniora. On też popiera Harris. Przy okazji Bushów, dodajmy na marginesie, że George Bush senior, zanim został prezydentem, to dekadę wcześniej kierował CIA. No dobrze, ale co z obecnym dyrektorem CIA? Czy Harris go wymieni w przypadku zwycięstwa? Jak to w ogóle wyglądało w sytuacji, w której prezydent z obozu demokratów zastępował innego prezydenta z obozu demokratów? Czy wówczas wymienił dyrektora CIA? No, nie wiadomo, bo ostatnia taka sytuacja miała miejsce wtedy, kiedy Truman był po Roosevelcie, a później Johnson po Kennedym. Więc bazowanie na tak zamierzchłej historii i właściwie innym świecie nie ma za bardzo sensu. Nie wiemy. W każdym razie William J. Burns, doświadczony dyplomata, obecny dyrektor CIA, niekoniecznie zostanie na tym stanowisku w przypadku zwycięstwa Harris. Ale nie chodzi o pozbycie się go, tylko ponoć jest rozważany jako kandydat na sekretarza stanu, czyli drugą, trzecią czy czwartą najważniejszą pozycję w administracji, zależy jak patrzeć. Harris w kampanii nie zapowiada żadnych wielkich zmian, żadnych rewolucji we wspólnocie wywiadowczej, ani systemowych, ani personalnych. W dokumencie programowym Harris New Way Forward nie pojawia się temat Intelligence Community. Stawiałbym w jej przypadku raczej na dość nudne, w znaczeniu niekontrowersyjne nominacje. Przykładowo, jeśli Burns zostanie sekretarzem stanu, mógłby zastąpić go na tym stanowisku dyrektora CIA, obecny zastępca David Cohen, który już w 2021 roku był do tego przymierzany. Sytuacja wygląda oczywiście kompletnie inaczej, kiedy zaczniemy mówić o Trumpie. Zacznijmy od tego, że pojęciem kluczem do uchwycenia istoty podejścia Trumpa do omawianego zagadnienia jest Deep State. Najkrócej rzecz ujmując, jest to pojęcie odnoszące się do rzekomo istniejącej, prawdziwej, ukrytej, pozaprawnej struktury władzy. To popularna teoria spiskowa i zniekształcenie poznawcze. Polskim odpowiednikiem byłoby pojęcie układu. Zresztą o teoriach spiskowych w kontekście służb specjalnych jeszcze porozmawiamy. W każdym razie ta kategoria deep state'u, czyli tej nieformalnej struktury rządzącej krajem de facto, niezależnie od tego, kto rządzi krajem de jure, to ważna kategoria opisująca podziały społeczno-polityczne i pokazująca, jak jest stan emocjonalny i jaki jest też level intelektualny refleksji części partii republikańskiej i szerzej obozu republikańskiego. Już w pierwszej, bardzo głośnej książce z takiej długiej serii insiderskich publikacji o obozie Trumpa, ciągle te książki się ukazują, a pierwszą taką napisał Michael Woltz, przedstawione było to w taki sposób, że były obawy, że ta ekipa ze służb na czele z Brennanem, CIA i Clapperem, czyli DNI, będzie sabotować rządy Trumpa. A już po wyborach i w kolejnych latach obóz Trumpa dowodził, że FBI uwzięło się na niego i w kampanii 2016 roku popierało Hillary Clinton. We wspomnianej książce Michael Woltz opisuje tę koncepcję Deep State'u następującymi słowy. Pisze, że jest to Intelligence Network Permanent Government Conspiracy. Enough said. W marcu 2023 roku Trump ogłosił, że po zwycięstwie przystąpi do rozmontowywania Deep State'u i przywracania władzy w ręce amerykańskiego narodu. W 10-punktowym planie obalania Deep State'u nie zabrakło odniesień do Intelligence Community. Więc jeśli takie jest ogólne założenie i taka jest siatka pojęciowa, to jeśli obóz Trumpa wygra, to zmiany w służbach będą z pewnością miały miejsce. Prognozowanie przy Trumpie jest utrudnione, bo kto w 2017 roku wpadłby na to, że Trump uczyni dyrektorem CIA Mike'a Pompeo, parlamentarzystę, członka House Permanent Select Committee on Intelligence, który jeszcze niedawno popierał zupełnie innego republikańskiego kandydata na prezydenta. Któż to wie dlaczego, ale tak po prostu wybrał, ponieważ ponoć dobrze się dogadywali, czyli to był klucz. Do dzisiaj rzeczony były dyrektor CIA oficjalnie Trumpa popiera, występował na konwencji republikańskiej, prezentował zasługi Trumpa i tak dalej. I czy Mike Pompeo może wrócić? Niczego z Trumpem nie można wykluczać. Ponoć jego nazwisko krąży, ale w kontekście stanowiska sekretarza obrony, a nie w kontekście służb. Może ponownie House Permanent Select Committee on Intelligence będzie rezerwuarem kadrowym. Może zasiada tam ktoś, kogo za chwilę zobaczymy na naprawdę topowym stanowisku. Ja na przykład skierowałbym wzrok na Michaela Waltza. To były wojskowy, twardy republikanin. Pamiętacie pewnie Państwo zamach na Trumpa, który miał miejsce latem 2024 roku w Pensylwanii. I po tym zamachu powstał taki parlamentarny, ponadpartyjny task force, którego zadaniem jest wyjaśnienie tego wydarzenia, a Waltz jest jednym z jego członków. I funkcja w komisji zajmującej się wspólnotą wywiadowczą i w tym zespole do spraw zamachu na Trumpa, a także przeszłość wojskowa i twardo prawicowe poglądy, to wszystko może zagrać w pewnej synergii. Poza tym spodziewałbym się jakiegoś powrotu Johna Radcliffe'a, którego rozumienie pozycji DNI, bo on tę funkcję pełnił, polegało na tym, że należy mówić prezydentowi to, z czym prezydent się zgadza i krytykować służby, które tego nie rozumieją. Sam Radcliffe był krytykowany za brak doświadczenia związanego ze sprawami wywiadowczymi, za upolitycznienie stanowiska DNI i za bycie zwolennikiem konceptu Deep State'u. I stawiam, że Radcliffe wróci gdzieś w okolice wspólnoty wywiadowczej albo szerzej aparatu bezpieczeństwa narodowego. Może doradca do spraw bezpieczeństwa. Wspomniany Coates, którego Radcliffe zastąpił na stanowisku DNI, raczej nie powróci z naciskiem na nie. Był bowiem zbyt niezależny. By the way, 17 października Bob Woodward, autor wydanej niedawno głośnej książki, stwierdził, że Coates podejrzewa, że prezydent Rosji Władimir Putin szantażuje Trumpa. No więc trudno w takiej sytuacji zakładać, że Coates miałby wrócić. Kolejną osobą, o której warto wspomnieć w kontekście obozu Trumpa, jest Richard Grenell. Krótko obowiązki DNI pełnił u Trumpa Richard Grenell, trochę celebryta, którego Trump wysłał na misję ambasadorską do Niemiec i pomysł był taki średni, ponieważ ktoś bez backgroundu dyplomatycznego na tak ważnym odcinku raczej nie powinien się znaleźć. Na dodatek reprezentował taką bardzo mocną prawicę, co wtedy przed 6 laty nie wzbudzało w Niemczech szczególnego entuzjazmu, czyli cały Trump. Były pełniące obowiązki DNI, który wyrósł na topowego współpracownika Trumpa. Można spodziewać się jego wysokiej pozycji w administracji, może nawet sekretarza stanu lub przynajmniej powrotu do wspólnoty wywiadowczej. I Grenell pozostaje aktywny i nawet w polskich mediach odnotowano, że jest faworytem do objęcia stanowiska sekretarza stanu. Nie wiem, czy jest faworytem, ale gdzieś w okolicach aparatu bezpieczeństwa ciągle się kręci i należy zakładać, że prawdopodobnie jakąś propozycję dostanie. W ogóle bym się nie zdziwił, gdyby ktoś taki jak Grenell został na przykład dyrektorem CIA. Niestety nie zdziwiłbym się również, gdyby został nim Kash Patel. To też polityk z doświadczeniem w House Select Committee on Intelligence. Poza tym jeden z doradców DNI za czasów Trumpa. Niby z Republikanów, ale to jest radykalny stronnik Trumpa, reprezentant ruchu MAGA, Make America Great Again, i osoba zaangażowana w bronienie Trumpa przed zarzutami, że został wybrany na prezydenta m.in. dzięki wsparciu Władimira Władimirowicza. Już kiedyś miał być przymierzany na dyrektora CIA i to może być właśnie teraz jego czas. Opowiada się za rozliczeniem wszystkich tych, którzy przez lata okłamywali, manipulowali Amerykanami, szerząc demokratyczną propagandę. Trump ma nadal poważne problemy z prawem i jest w ciągłym sporze z DOJ, Department of Justice i FBI. Ciągle też tę ostatnią instytucję krytykuje za upolitycznienie, za niekompetencje. Tak jak na stanowisku dyrektora wywiadu narodowego, stanowisku CIA w FBI po zwycięstwie Trumpa można spodziewać się zmian. Może niekoniecznie takich, jakie sportretowano w interesującym filmie Civil War Alexa Garlanda, w którym grany przez Nicka Offermana prezydent USA, ewidentnie inspirowany Trumpem, rządzi 3. kadencję i m.in. zlikwidował FBI, może aż takich zmian nie będzie, ale w budynku Hoovera raczej nie wyczekują z wielkim entuzjazmem nadejścia Trumpa. W Langley, czyli siedzibie CIA, raczej też nie. Można też spodziewać się zmian politycznych i organizacyjnych w zakresie ODNI, czyli funkcjonowania dyrektora wywiadu narodowego, czyli mocnego upolitycznienia i być może centralizacji wspólnoty, albo od strony funkcjonalnej, od strony praktyki działania, albo, ale to pod warunkiem, że Trumpowi wystarczy siły, Trumpowi i obozowi republikanów, także od strony formalnoprawnej. Trump występuje na swoich wiecach, zapowiadając, że he will fix it, fix everything, czyli rozwiąże każdy problem, że ma plan, ma pomysł, ale czy tak naprawdę wiemy, czy ma jakikolwiek pomysł na Intelligence Community. W zbiorze 20 haseł towarzyszących kampanii Trumpa i Vance'a nie ma ani słowa o służbach wywiadowczych, także w towarzyszącej tym hasłom broszurze. Zresztą one są na tak nieprawdopodobnym poziomie ogólności, niektóre są tak absurdalne, że w ogóle trudno je komentować. Sami zresztą Państwo je widzicie na ekranie. Tu musimy wprowadzić następny wątek, czyli Projekt 2025. Trump i J.D. Vance, jego running mate, odcinają się od głośnej inicjatywy projektu 2025. Abstrahując od tego, na ile ich otoczenie miało jakąś moc sprawczą, jeśli chodzi o powstanie tej inicjatywy, to jest cała masa powiązań personalnych i środowiskowych pomiędzy jej autorami a obozami obu polityków. Projekt 2025 to inicjatywa, której celem jest zmienienie, zreformowanie USA, uczynienie USA great again. I kluczowym efektem działań tej inicjatywy skupiającej wielu przedstawicieli środowisk prawicowych i alt-rightowych jest ciekawe opracowanie Mandate for Leadership. To ponad 900 stron, 5 sekcji, w każdej sekcji kilka rozdziałów. Złoto na złocie, rzeczy w skali od bardzo dziwne do naprawdę, naprawdę bardzo dziwne. W sekcji numer 2 mamy 30-stronicowy tekst poświęcony wspólnocie wywiadowczej. Warto mu się przyjrzeć, choć nie jest to oficjalny program Trumpa w sytuacji zwycięstwa, co wszyscy, także sam Trump, podkreślają, to jednak z uwagi na owe więzi pomiędzy projektem 2025 a środowiskiem MAGA musimy te kwestie rozważyć. Musimy traktować te słowa być może odrobinę poważniej niż na to zasługują. Autorem tej części jest Dustin Carmack. Ciekawa, czy może raczej nieciekawa postać. Kiedyś za Trumpa funkcję DNI pełnił John Ratcliffe, jak wspominałem. Bardzo krótko tę funkcję pełnił, kilka miesięcy, i wtedy właśnie Carmack był jego Chief of Staff, czyli jakby szefem gabinetu, szefem personelu, zależy jak to sobie przetłumaczymy. Osoba odpowiedzialna generalnie za organizowanie roboty swojego szefa. I tę samą funkcję Carmack pełnił przy Ratcliffe'ie, kiedy ten był kongresmenem, a także przy kongresmenie Ronie DeSantisie. Ten ostatni stał się ostatnio poza USA znany z uwagi na fakt, iż sam miał ambicje prezydenckie. Ostatecznie wycofał się z udziału w prawyborach u republikanów i udzielił poparcia Trumpowi. Nie będę tu opisywał DeSantisa, podam tylko jeden z jego postulatów sprzed paru ładnych miesięcy. Likwidacja IRS, czyli Internal Revenue Service, czyli jakby amerykańskiego odpowiednika naszej krajowej administracji skarbowej. No, czysty prawicowy populizm, jak zdobędę władzę, to wam skasuję skarbówkę. No i właśnie z takiej ekipy jest Carmack. I co ciekawe, do niedawna był związany z prawicową organizacją The Heritage Foundation, co nie dziwi, ale od niedawna Carmack jest zatrudniony w firmie Meta. Niektórzy wiążą to z repozycjonowaniem się tego teleinformatycznego giganta względem sytuacji na scenie politycznej. Carmack napisał dość interesujący tekst, o którym bardzo długo można by opowiadać, ale przedstawię Państwu 5 najważniejszych wątków. Po pierwsze, jego zdaniem wspólnota wywiadowcza USA często poświęca zbyt wiele czasu na nadmierne korygowanie błędów z przeszłości, co prowadzi do wahania, grupowego myślenia i nadmiernie ostrożnego podejścia. Więc Carmack krytykuje to, że wspólnota próbuje wyciągnąć wnioski z tak zwanych intelligence failures, jak to się nazywa w literaturze, czyli tych sytuacji, w których wywiad zawiódł. Czyli wniosek jest taki, za długo myślimy o tym, co zrobiliśmy źle, nie ma się co bać, tylko trzeba iść do przodu, trzeba działać. Po drugie, stanowisko DNI i Office stały się biurokratycznym piątym kołem u wozu, które tak naprawdę niczym nie zarządza i tylko generuje więcej problemów, tym bardziej, że CIA nie porzuciła tych ambicji, aby być najważniejsza w systemie, najważniejsza w wspólnocie wywiadowczej. W tym zakresie Carmack przywołuje słowa Roberta Gatesa, którego znamy z szefowania CIA, a który był przymierzany do stanowiska DNI, z czego ostatecznie zrezygnował, uznając, że nie wie, co to jest. Że ten DNI to nie jest szef wspólnoty wywiadowczej, co by miało pewnie jakiś sens, tylko jakiś koordynator, ktoś, kto ma harmonizować i tak dalej. A więc, że jest to słabe stanowisko o niewystarczająco jasnej pozycji. I podczas pełnienia tej funkcji DNI przez Ratcliffe'a, czyli podczas kadencji Trumpa, myśl była taka, że mówiąc skrótowo, wszystko ma przechodzić przez ODNI i DNI. Znaczy, że cała wspólnota ma rozumieć, że DNI to faktyczne centrum i szczyt wspólnoty. Jak pisze Carmack, autorytet DNI powinien być podobny do autorytetu dyrygenta orkiestry. I Carmackowi generalnie podoba się takie pierwotne założenie o tym, czym ma być ODNI, czyli mała sieciowa struktura, a nie podoba się mu to, że rozrosła się ona na przestrzeni 2 dekad i że przybrała postać takiej wielkiej konstrukcji biurokratycznej, więc to trzeba będzie zmienić. Po trzecie, nowy prezydent z prawicy powinien powstrzymywać rozrost biurokracji CIA i ograniczyć inercję, którą generuje średni level w tej instytucji. czyli miejsce tych biernych osób na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla powinna zająć nowa grupa liderów, która powinna być intensywnie zadaniowana i rozliczana z tego, co robi, z realizacji konkretnych działań. Potrzebni są nowi ludzie, nowa krew. Po czwarte, trzeba przerwać upolitycznienie służb. Nowy prezydent powinien skończyć z tym zjawiskiem, czyli potrzebny jest audyt, to znowu brzmi cokolwiek znajomo, i potrzebne jest zadbanie o szczelność komunikacji. I tu pada ciekawa uwaga i ciekawe zalecenie. Prezydent powinien natychmiast cofnąć security clearances, czyli jakby powiedzielibyśmy w Polsce poświadczenie bezpieczeństwa, wszystkim byłym dyrektorom, zastępcom dyrektorów lub innym wyższym urzędnikom służb wywiadowczych, którzy omawiają swoją pracę w prasie lub w mediach społecznościowych bez odpowiedniego zezwolenia obecnego dyrektora. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Agencje, w tym CIA, powinny zminimalizować swoją obecność w przestrzeni publicznej i energicznie zbadać wszystkie przecieki, które miały miejsce w ostatnim czasie. Po piąte, dodam jeszcze, że w dokumencie rozważany jest taki wariant, który już krążył w przestrzeni publicznej i po który Trump może sięgnąć. Trump nie może sam sobie powołać dyrektora CIA. Musi mieć consent of the Senate, zgodę Senatu. A tej może nie mieć, albo może mieć z tym pewien problem. No więc rozwiązanie jest proste. Można pozbyć się dyrektora, powołać własnego zastępcę dyrektora, co nie wymaga zgody Senatu, i zrobić z tego zastępcy dyrektora w związku z brakiem obsady stanowiska dyrektora pełniącego obowiązki dyrektora do czasu obsady stanowiska dyrektorskiego. Czyli od razu można ruszyć z reformami CIA, nie oglądając się na Senat. O samym Mandate for Leadership mógłbym nagrać oddzielny odcinek i może to zrobię, ale pod warunkiem, że wygra Trump, bo jeśli wygra Harris, to nic z tego oczywiście nie zostanie wdrożone i wszyscy raczej o tym dokumencie szybko zapomną, ewentualnie do następnej kampanii wyborczej, kiedy być może projekt powróci w jakiejś zmienionej, znowelizowanej, uaktualnionej wersji. Jeśli wygra Trump, to jest jakaś szansa na wdrożenie niektórych spośród tych rozwiązań, ale musimy pamiętać, że wszystko zależy także od układu sił w Kongresie. Sam prezydent nie będzie w stanie niczego ustrojowego, fundamentalnego trwale zmienić. Potrzebna będzie zmiana prawa, a do tego potrzebny jest Kongres. Prezydent może oczywiście wydawać executive orders i Trump po to sięgał, ale są pewne granice takiej aktywności, no i jest też prosty fakt, który trzeba brać pod uwagę. Znaczy następny prezydent może tak łatwo, jak się wydaje executive order, cofnąć executive order, więc nie będzie to trwała, głęboka zmiana. I czasem w Polsce zapomina się, że najbliższe wybory w USA to nie tylko wybór prezydenta, ale także walka o wszystkie miejsca w Izbie Reprezentantów, czyli Izbie niższej Kongresu, i o 1/3 miejsc w Senacie, czyli Izbie wyższej Kongresu. A za 2 lata będziemy mieli midterms, czyli znowu wszystkie miejsca w Izbie i 1/3 miejsc w Senacie do obsady. Tak więc zobaczymy, bo nawet jeśli Trump wygrałby wybory prezydenckie, to niekoniecznie układanka polityczna w Kongresie umożliwi mu wprowadzanie zasadniczych, głębokich, trudnych do cofnięcia reform. Zobaczymy. Wnioski. Jeśli wygra ekipa republikanów, jeśli w ogóle Trump reprezentuje faktycznie republikanów, czy raczej alt-rightowy, społeczno-polityczny ruch MAGA. W każdym razie, jeśli zastąpią oni ekipę demokratów, no to zmiany są pewne. Spodziewałbym się różnych zaskakujących, randomowych nominacji we wspólnocie wywiadowczej. W znaczeniu nie nominacji po linii republikańskiego aparatu dyplomatycznego, czy nominacji wewnątrz samych służb. Jeśli CIA i FBI to Deep State, no to trudno spodziewać się, że Trump postawi tam kogoś z wewnątrz. Skala owych zmian będzie zależała od siły ekipy Trumpa, ale raczej spodziewałbym się zmian personalnych i funkcjonalno-organizacyjnych, aniżeli ustrojowych. Chyba że będzie takie landslide victory, ale w tym momencie nic na to nie wskazuje. Z kolei w przypadku zwycięstwa Harris, czyli kontynuacji rządów ekipy demokratycznej, spodziewałbym się zmian niewielkich i raczej mainstreamowych. Oczywiście ta sama sytuacja dotyczy Harris, jeśli chodzi o Senat. Jeśli demokraci utrzymają większość w Senacie, no to będzie inna konstrukcja niż taka, w której nominacje administracji Harris będą rozpatrywane przez Senat, w którym dominują republikanie. Harris zapowiedziała zresztą, że w jej gabinecie będzie republikanin, no ale jeśli nawet tak, no to nie nie na tych stanowiskach, które nas dzisiaj interesują i na pewno nie będzie to republikanin z ruchu MAGA. Okej, ostatnia kwestia. Komu życzyć zwycięstwa z perspektywy polskiej? Komu państwo chcecie? Zwracam uwagę, że w obu wariantach należy rozumieć, że Europa Środkowo-Wschodnia nie będzie dla Amerykanów priorytetem. Będą to Azja i Pacyfik, nie Białoruś, nie Ukraina i nie Rosja, tylko sprawy chińskie, a w dalszej kolejności bliskowschodnie. To się oczywiście do pewnego stopnia ze sobą przeplata, ale trzeba mieć te kwestie priorytetów na uwadze. Jedno zastrzeżenie. W tym momencie bardzo mocno korzystamy ze wsparcia amerykańskich służb wywiadowczych w kontekście odcinka białoruskiego i ukraińskiego. Jako ogólną zasadę można by wskazać, że powinno nam generalnie zależeć na tym, aby sytuacja w amerykańskich służbach wywiadowczych była stabilna. Czyli nagłe zmiany, dziwaczne reformy, których zaistnienia i ewentualnej skali teraz nie sposób oszacować, nie byłyby dobre z naszego punktu widzenia. Krytycy owego rozumowania powiedzą oczywiście, że przed 8 laty też spodziewano się nie wiadomo czego, chaosu i pożogi po prezydenturze Trumpa, a więcej mimo wszystko było w tym ostrej frazeologii i strzelistych zapowiedzi aniżeli realnych zmian. I pewnie w tym zakresie zgoda, ale zapytajmy, czy nie było tych zmian dlatego, że Trump nie chciał, czy dlatego, że był od tego odciągany przez Starą Gwardię, przez silne instytucje i ich pamięć, przez mainstream republikanów, przez cały ekosystem polityczny, który zapędy Trumpa temperował. Dziś ten ekosystem jest inny. Inny jest też Trump i zapewne innego formatu będą ludzie, którzy będą go otaczali. Już raczej funkcji Chief of Staff Białego Domu nie będą pełnić tacy ludzie jak generał John F. Kelly. Poza tym Trump może być już wyczulony na to, kogo starzy republikanie będą mu podsuwali jako kandydatów na stanowiska w jego administracji. Może wiedzieć, że jest to pewnego rodzaju pułapka, którą zastawia na niego mainstream. Teraz raczej rezerwuar kadrowy będzie nieco inny, choć pewnie Trump będzie musiał pójść na jakieś kompromisy i będzie musiał być może ulec jakiejś częściowo moderacyjnej presji ze strony republikańskiego establishmentu. Osobiście pozostaję głęboko sceptyczny. Obóz Trumpa, jego baza wyborcza i postulaty są zdecydowanie bardziej radykalne niż 8 lat temu, a zaczynał wtedy z wysokiego C, od porównania praktyk amerykańskich służb wywiadowczych do praktyk nazistowskich Niemiec. Platforma programowa projektu 2025 sugeruje rozprawienie się z sygnalistami i zwiększenie wpływu prezydenta na obsadę stanowisk z pominięciem Senatu, co bywa nazywane chęcią przywrócenia pełnego systemu łupów. Osadzone w paranoi politycznej pojęcie Deep State'u może być wygodnym zabiegiem narracyjnym służącym do przeprowadzenia czystek w aparacie wywiadowczym. Trump może próbować się mścić na aparacie, który, jego zdaniem, nie był mu przychylny i nie był też szczególnie użyteczny, przedstawiając to elektoratowi jako walkę z Deep State'em. A elektorat to kupi. Wszystko to zapowiada się nie najlepiej. Zobaczymy. Koniec transmisji.